W ostatnim odcinku wiele osób pisało mi na dole w komentarzach, że w danej minucie była jakaś tajna baza, którą po prostu przeoczyłem. Wiele osób mi również pisało, że nie czytam komentarzy, więc nie przeczytam, że tam była tajna baza. Czytam komentarze, nie zawsze odpowiadam i widziałem, że wszyscy pisali o tajnej bazie, która była w danej minucie. Wiem, co to za miejsce, bo wiadomo, to jest przy villagerach i tak dalej, więc dzisiaj tam pójdziemy i sprawdzimy, czy jest tam jakakolwiek tajna baza. Zobaczymy, czy mieliście rację i czy tam faktycznie coś jest. Jeżeli tak, to wow, po prostu brawa dla was, bo ja bym się tego nie zorientował. No i co, myślę, że fajnie by było, gdybyśmy zabrali sobie jednak jakieś dobre rzeczy. Mam tutaj swoją zbrojkę, niestety gdzieś mi zniknął hełm. Naprawdę nie mam pojęcia, gdzie jest hełm. No i co, no to chyba tyle. Oczywiście jedzonka bym jeszcze chciał troszeczkę zabrać, bo z moim jedzonkiem to ostatnio ciężko. Ale dobra, myślę, że mamy wszystko. Możemy ruszać ku wyprawie. Ale spokojnie, to nie jest jakoś daleko. To jest dosłownie tutaj, kawałeczek stąd, słuchajcie. Powinno to być gdzieś tutaj. Ej, czekaj, co tam jest? A, tam jest ta dziura w tym, w płocie. Tak się myślałem, że zbagowane. Słuchajcie, to powinno być dokładnie tutaj, w tym miejscu pod spodem. Zaraz wam to pokażę, ale oczywiście zanim to zostawcie łapeczkę w grę, zasubskrybujcie ten kanał, żeby nie przegapić żadnego kolejnego odcinka. I pamiętajcie, jeżeli chcecie dołączyć do teamu Wojana, wbijajcie do sklepu wojanshop.pl. Jeżeli chcecie na przykład taką przekozacką opaskę z napisem Wojan Team i tutaj takim kozackim diamencikiem, bluzy Wojana, więcej opasek, breloki mamy, pa jakie fajne breloki, mordeczko, pa jakie fajne breloki, widzisz, widzisz te breloki, to jest 1:1 mój skin, 1:1 mój skin, więc jeżeli chcecie, wbijajcie, pierwsza linia opisu, do każdego produktu dostajecie takie zdjęcie z autografem za darmo, każdy produkt za darmo. A my co, sprawdzamy i uwaga, w ostatnim odcinku słuchajcie, tutaj płynąłem, tu i w tym miejscu, patrzcie na to, w tym miejscu wiele osób mi pisało, że jest tam tajna baza. Musimy to sprawdzić, słuchajcie, bo to naprawdę jest podejrzane. I uwaga, czy tutaj jest tajna baza? Zaraz się to okaże, uwaga. Okej. Dobra, nie wiem, czy można jeszcze powiedzieć, że to jest tajna baza. Spójrzmy tutaj, słuchajcie, bo tutaj też jest coś takiego. Okej, tutaj nic nie ma. Okej, ale jest to podobne, więc ewidentnie może to jest po prostu tutaj taka dziura w tym tutaj. Może tyle i to wszystko. Ale dobra, sprawdźmy sobie, co tam jest dalej. Trzeba się tylko rozpędzić i tutaj wpłynąć jakby, patrzcie na to. O! Wpłynęliśmy! I uwaga. Okej. Co tutaj się dalej ciągnie? O, nie, dobra, okej. Co tutaj się dalej ciągnie? Dobra, czy... To jest podejrzane. Słuchajcie, ej, ludzie, tutaj chyba faktycznie coś jest. Okej, ale co to? To jest jakiś podwodny tunel? What? Okej, dobra, podpłyniemy sobie tutaj na dół. Oj, czekaj, dobra. Tutaj na dół teraz. No, nie mogę tam wpłynąć, jak to tam zrobić? Okej, dobra, cyk. O, dałem radę. Ej, ludzie, to jest jakaś podwodna baza. Mieliście rację. Dobra, no ja tego nie robiłem, słuchajcie. Tutaj ewidentnie ktoś musiał to inny zrobić. Na szczęście sobie płynę, mogę tak spokojnie sobie przez to płynąć. Okej, sprawdźmy, co jest grane, gdzie to mnie zaprowadzi. Dobra, gdzie to schodzi? Dobra, gdzieś na dół. Ludzie, gdzie to prowadzi, co jest grane? Okej, spływamy. No co jest, nie mogę. No bo to trzeba, wiecie, tak płynąć do góry, na dół. O, dobra, jest dobrze. Okej, i co dalej? W którą stronę? W lewo, w prawo. Lewo, prawo. No dobra, chodźmy w prawo. Chodźmy w prawo i zobaczymy, co będzie dalej. Ale faktycznie, mieliście rację, więc łapeczki w górę dla was, normalnie. I co tutaj jest dalej, nie? Jestem mega w ogóle ciekaw, co tutaj zostało ukryte. Kto to zrobił i jak? No strasznie trudno się tutaj pływa, powiem wam szczerze. No o, dobra, złapało mnie. Dobra, płyniemy sobie dalej. I co jest? To się tak po prostu tutaj będzie tak ciągnęło? Tak normalnie tunele? Jestem ciekaw, co było z tamtej strony, tam z drugiej, jakbym poszedł w lewo. To mnie bardzo ciekawi. Okej. Słyszeliście to? Czekaj, słyszę tego villagera, co sprzedaje coś. Tam są, tu są teraz taka rozłąka, takie skrzyżowanie. Muszę teraz wybrać w lewo, prawo, prosto. Tutaj jest jakiś odgłos. Dobra, idę tutaj. Okej, co tutaj jest? Tutaj jest jakiś odgłos z tej strony gdzieś. Słyszycie to? Jest odgłos tego, wiecie, jak są w najazdach ataki tego konia dużego jakby. Dobra, czekaj. Jeszcze tam bym podpłynął, ale sprawdźmy jeszcze tutaj, co jest. O! To jest jakiś przedmiot. Czekaj. Co jest grane? Co? Co tu robi osioł i dewastator?
To jest dewastator, słuchajcie. Czekaj, on mnie zaatakuje. A! Okej, ale się przestraszyłem! Ale się przestraszyłem! No bo żeś stał odwrócony do mnie plecami i myślałem, że jesteś jakiś oswojony. A tu jednak mnie atakuje Lamus jeden normalnie. Ła, no gościu, weź przestań. Ale jest brzydki. Dobra, ale co one tutaj robią, te zwierzęta? Osioł! Co tu? Co tu osioł robi? O co chodzi? O, jadę na osiole, pana to. Co jest grane, ludzie? Kto to tutaj zostawił? Czy to zrobił Herobrine? Nie, no chyba nie, ale, ale to jest bardzo podejrzane, co tutaj się znajduje. Bardzo podejrzane. W ogóle po co przetrzymuje ktoś te zwierzaki, nie? Po co ktoś przetrzymuje osioła i dewastatora? W ogóle jak ktoś złapał dewastatora i tutaj go zaciągnął tymi wąskimi tunelami? Nie, tutaj musiało być jakieś inne przejście, słuchajcie. Ajajaj, no nie wiem co teraz z tym dewastatorem zrobić, tak na dłuższą metę, zamknę go. O, proszę, jesteś zamknięty, czy ty mi coś teraz zrobisz? Ej, pan, nie zrobi mi nic. A, lamusia jeden, nic mi nie zrobisz. No, osiołek tutaj może zostać. W sumie trochę mi żal tego osiołka. No, sobie tak tutaj sam ma zostać. Ja bym chciał go wziąć. Nie wiem, chciałbym wziąć cię, osiołku. Nie wiem, jak jeszcze cię nazwę. Fajnie wyglądasz. Ja bym cię nazwał jakoś po przyjacielsku. Nie wiem, na przykład osiołek George. Osiołek George. Siemko George. Giorgio. Chodź George. Chodź ze mną George. Osiołku, chodź za mną. George. George, nie opuszczaj mnie. Chodź ze mną. Chodź ze mną. Spokojnie, ja cię uratuję, George. Musimy zrobić mu jakieś wyjście. No, z jednej strony chciałbym zrobić wyjście, dobra. Z drugiej zostańmy, bo jeszcze mamy inne tunele, żeby spojrzeć, żeby sprawdzić, słuchajcie. George'a zostawimy. George, zostań tutaj, George. A my idziemy, idziemy stąd szybciutko. Nie wiem, napiszcie, czy George dobra nazwa. Dobra. Idziemy dalej tymi tunelami. Boję się, co będzie dalej, bo jeżeli tam był dewastator, to ja nie wiem, co możemy tutaj serio zobaczyć. Ej, co to jest? Jakaś rozłąka w inne strony. Dobra, czekaj, chodźmy tutaj. Dobra, tu. Ej, bo to się zaczynają robić. Dobra, ślepy zaułek, to się zaczynają robić tunele wodne. Ja nie chcę się zgubić tutaj. Na szczęście nie utonę, bo jest ta, wiecie, ta gwiazda taka. Okej, ale co jest tutaj? Dobra, płyńmy dalej. Okej, i co jest? Dobra, czekaj, teraz to. Gdzie to? Ej, byłem tu. Pa, pamiętam ten piasek. Ja się cofnąłem. A, to jest, zrobiłem kółko, słuchajcie. Tutaj wybierałem, czy w lewo, czy w prawo. Dobra, to chodźmy jeszcze raz tutaj w lewo i sprawdźmy, czy była jeszcze jakaś inna droga wyjścia. No i teraz zapomniałem, gdzie. Tam byłem. Dobra, chyba. Tutaj też. O, tutaj jest nowa chyba miejscówka. Dobra, tak. Co jest grane? Co to jest? Kto takie coś zrobił pod moją, pod Wojanowicami? What? Co jest? Co tam jest napisane? Ja stąd nie mogę tego rozczytać. Widzicie? Nie, mam jakieś zepsute. Dobra, czekajcie, podejdę sobie tam. Potrzebuję tylko trochę budulca. Ja nie wiem, to wygląda jakby to były rzeczy zostawione przez Herobrine'a. Możliwe, że tutaj Herobrine planował zrobić swoją własną armię pod Wojanowicami, ale na szczęście nie zdążył tego zrobić. Miejmy nadzieję, że właśnie to, bo ja na żadne inne rzeczy się nie piszę, nie? Miejmy nadzieję, że to było Herobrine'a i tak naprawdę już nic z tego Herobrine nie zrobi. Zabuduj lawę jest tutaj napisane. Czekaj, zabudować mam tą lawę? Po pierwsze nie wiem, kto to napisał, więc nie wiem, czy mam tej osobie zaufać. Jeżeli zabuduję lawę i coś się stanie. Dobra, nie wiem. Dobra, zaczniemy to zabudowywać w takim razie, czekajcie. To rozwalę tylko za sobą, pozbieram sobie też te, ten budulec. Okej, daj mi to wszystko. I w takim razie musimy zabudować tą lawę, która tutaj jest. Okej, dobra, spoko. I tak miałem sobie to zrobić, miałem tutaj troszeczkę ogarnąć, bo widzicie, ja bym nie chciał, żeby coś takiego było pod Wojanowicami. No bo to jednak trochę niebezpieczne mieć tyle lawy pod sobą. Nie, nie, nie chciałbym na pewno. Dobra, tutaj zabudujemy jeszcze. No, nie jest to łatwe, żeby to wszystko zabudować, bo co jeżeli tutaj wpadnę? Ktoś tego już nie przewidział. To chyba był Herobrine jak na moje. Wydaje mi się tak. Miejmy nadzieję, że tak. O, tam jest złoto, to sobie wezmę chętnie. Wow, tam już jest ciemno, ale jazda, dobra. To nie chce spływać, więc trzeba jeszcze raz zabudować. Dobra, podejdźmy sobie w takim razie tutaj na górę. Hops, hops, zabudujmy sobie to, co jest z tej strony. Dobra,
No, słuchajcie, mamy zabudować lawę, to zabudujemy lawę. Nie wiem do tej pory. A! Nie! O! Ja cię kręcę! Nie giń, Wojtek! George czeka na ciebie! George! Muszę przeżyć dla George'a. Dobra, przeżyję. Przeżyję, okej. Ej! A może? Czekaj. Uuu, tu jest obsydian. Może tam była woda, dobra, czekajcie. Zabudujmy jeszcze tamtą lawę. Spróbujemy. No wiecie, całą lawę tutaj zabudować i sprawdzimy, co się po prostu wydarzy. Może coś się wydarzy dziwnego. Kto wie, ja naprawdę nie mam pojęcia, co tutaj może się stać. Trochę może też ryzykuję, bo nie wiem, czy ja powinienem to robić sam, bez ani Kati i bez Paliona, a oni mogliby mi pomóc, gdyby coś się stało, prawda? Dobra, jeszcze ta lawa niech sobie spłynie i zaraz sprawdzimy, co tutaj w takim razie się znajduje, co nie? Co tutaj właściwie jest? Dobra. Niech sobie ta lawa spłynie. Nie no, ten obsydian jest jakiś dziwny. Co to jest właściwie z tego obsydianu? Dobra, to jest bardzo. To jest takie jakieś nienaturalne, nie? Ej, to jest nienaturalne. W końcu jak jest jeden wybuch, to tutaj jest tak płasko. Dobra, niech ta lawa tutaj spłynie i zaraz zobaczymy, co jest grane właściwie. Co to takiego jest, dawaj. O nie, jak lawa spłynie, to będzie strasznie ciemno. Ty, co ja mam zrobić, jak będzie strasznie ciemno? Nie zobaczę, co tutaj jest. Dobra, czekajcie. No musiałbym ogarnąć sobie jakąś pochodnię, ale skąd mam się... U George'a jest pochodnia! Ojejku, ja teraz muszę się tam dostać. O nie, tutaj zaraz będzie super ciemno. Dobra, idę szybko na górę znaleźć wyjście, bo zaraz nie znajdę. Będzie tak ciemno. Jeszcze ostatnia chwila. O, jestem przy wodzie na szczęście. Ej, ja widzę, co to jest! Dobra, idę jeszcze po pochodnię. Okej. Okay. O, teraz widać. Ajajaj, dobra, pod wodą widać, a tak nie. To jest bardzo dziwne. Idę szybko do George'a. Tutaj chyba trzeba, tak? Pochodnie. I sprawdzę, co tam się znajduje takiego. Dobra, to było tu. Okej, okay, schodzimy. Jestem! George, żyjesz? Dobrze, żyjesz. Dobra, zabieram jedną pochodnię i idę stąd. Idę sprawdzić, co się znajduje tam takiego. Oświetlę to i zobaczymy. Tam jest jakiś napis. Ja widziałem, że to jest chyba jakiś duże my, duże M. Czekajcie, dobra, podejdźmy. Tak, to jest. To jest duże M. Patrz, M. Ale co to może oznaczać? Duże M. Słuchajcie, a czy to nie jest to M, które było na domku, na drzewie, na drzewie, na drzewie? Słuchajcie, tam też było, wiecie, podkreśnik był M. A jeśli to jest to samo? Okej, okay, ale w takim razie... W takim razie po co to wszystko? Po co to, jakby nie wiem... Po co ta lawa? Po co ten dewastator? Słuchajcie ludzie, to się coraz bardziej dziwne rzeczy dzieją, jakby... Nadal nie jestem pewien, czy to M na pewno oznacza tego gostka. Dobra, czekajcie, wypłyńmy sobie stąd. Wypłyńmy. Wypłyń! Nie mogę się stąd ruszyć, patrzcie, widzicie? Nie mogę się stąd ruszyć. O, dobra. Nie, nie wiem, nie chcę źle jakoś super oskarżać i tak dalej, ale naprawdę jestem ciekaw, co to może być, to M. Wydaje mi się, że no inne M nie może to chyba być niż to właśnie, które jest u tego, na tym domku na drzewie, na drzewie. Słuchajcie, George'a bym chętnie zabrał ze sobą. George'a bym naprawdę chciał uwolnić. Nie wiem, jak to zrobić tak do końca. Czy tutaj zrobić jakiś tunel i go wyprowadzić? George, chciałbym cię zabrać normalnie. Boję się, że znikniesz, ale chyba nie znikniesz, co nie? Dobra, zabudujemy póki go co tutaj. George'a spróbujemy uwolnić, ale póki co musimy wrócić i obmyśleć jakby temat, co nie? Musimy pomyśleć, jakby nie wiem, podsumować sobie to wszystko. Możecie napisać, czy waszym zdaniem, co oznacza to M, czy to jest ta osoba, która wtedy nas poratowała od Herobrine'a. Piszcie na dole w komentarzach, komentujcie, ja jestem mega ciekaw właśnie waszej opinii. O, patrz, idealnie znalazłem drogę wyjścia, więc kozacko, wychodzę już z tego tunelu, bo jest troszeczkę creepy, muszę przyznać. Miejmy nadzieję, że żadnego innego pomieszczenia nie ominąłem. Tam były dwa pomieszczenia, wydaje mi się, że chyba żadnego innego nie ominąłem, ale faktycznie, słuchajcie, w tym miejscu była baza. I to nie byle jaka, słuchajcie, bardzo dużo rzeczy się dowiedzieliśmy i to dzięki wam, bo gdyby nie wasze komentarze spostrzegawcze swoją drogą,
to naprawdę nie znalazłbym tego tak sam. No nie ma opcji, żebym to znalazł. Nie wiem, jakim cudem wy to zauważyliście, ale naprawdę bardzo dużo osób mi o tym pisało, więc bardzo wam dziękuję za to, że napisaliście o tej tajnej prawdopodobnie bazie. Jeżeli jeszcze coś zobaczycie na odcinku, co wzbudzi w was po prostu jakąś ciekawość i tak dalej, możecie napisać, ja to sprawdzę i tak dalej, bo wiecie, dużo ostatnio rzeczy wydarzyło się na Wojownicach. Rozwaliliśmy Herobrine'a i wiecie, Herobrine mógł zrobić o wiele więcej tajnych baz niż my znaliśmy. Również pojawiła się jakaś nowa osoba, która wchodzi na serwer i nam robi jakieś dziwne prezenty. Widzicie, no dużo rzeczy się dzieje, więc możliwe, że ja sam grając tutaj mogę niektórych rzeczy nie zauważyć. Więc jeżeli coś zauważycie, piszcie. No i tyle. Dzięki bardzo za oglądanie. Słuchajcie, George'a sobie uwolnimy, a wy możecie napisać na dole w komentarzach, czy jest jakiś trop na to M. Czy macie jakiś trop i czy to M waszym zdaniem należy do tego typka, który zostawił tam informację na górze w tym domku. No, dziękuję bardzo za oglądanie. Jeżeli chcecie dołączyć do teamu Wojowników Wojana, Wojan Team, zapraszam do sklepu wojanshop.pl, Wojan Team bluzy, Wojan Team opaski oraz breloki Wojana ze skinem Wojana. Słuchajcie, jeżeli chcecie na piórniku, na jakimkolwiek plecaku tak dalej, to zapraszam, pierwsza linia w opisie. Trzymajcie się, dziękuję bardzo za oglądanie. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć.